Już oficjalnie serdecznie witam po przerwie na tej wyjątkowej dzisiejszej uroczystości, czyli na Philanthropy Summit w Warszawie. Pierwszym, podkreślam to jeszcze raz, bo warto, wydarzeniu, które ma ambicje, żeby o filantropii mówić, ale również, żeby filantropię promować. No i przede wszystkim pokazać, do jakiego stopnia te filantropijne narzędzia mogą być odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia, o jakich dzisiaj wiemy, dotyczące przyszłości. I po tym, jak w tym dzisiejszym poranku, z delikatnym bardzo poślizgiem czasowym, wybrzmiały te zasadnicze, te podstawowe kwestie, czyli o roli filantropii w biznesie, też dużo mówiła o tym Magda przed chwilą, o tym, jak motywować, jak komunikować te działania, ale także o tym, dlaczego warto nie być obojętnym. Teraz Państwa chcemy zaprosić na lekko inną formułę, na debatę oksfordzką, która jak zwykle z samego założenia i z samej swojej natury jest starciem, konfrontacją. Jak Państwo zresztą widzicie, tak mniej więcej jest ta sala zaaranżowana. I to starciem na dodatek w sprawie, która, Państwo się już pewnie zorientowali, jest mocno, mocno prowokacyjną. To ma charakter prowokacji. Ja bym powiedział nawet, że takie stwierdzenie, które mówi o tym, że filantropia w Polsce się w gruncie rzeczy nie zakorzeniła, na szczycie filantropijnym jest szczytem prowokacji. No ale już uspokoić chcę wszystkich, to tylko formuła tej debaty. Ona się zwykle toczy wokół takiej bezkompromisowej tezy. Specjalnie zaproszeni mówcy mają za zadanie po jednej stronie bronić tej tezy, drudzy mają tej tezie się sprzeciwiać, no ale Państwo na samym końcu będą głosować, która strona Państwa bardziej przekonała. To oczywiście nie jest debata naukowa, to duża część tego, co się tutaj będzie wydarzało, to są popisy retoryczne. Proszę Państwa, ale tak już rozpoczynając tematykę, jakby wprowadzając tematykę tego naszego dzisiejszego spotkania, nie ma co ukrywać, że w debacie publicznej na bardzo różne, szerokie tematy społeczne bardzo wiele pojęć, i to nawet niektórych bardzo, bardzo podstawowych pojęć, do których byliśmy przez lata, może przez dekady nawet przyzwyczajeni, musimy zredefiniować, przedefiniować, przemyśleć, jakby znaleźć nowe opisy. Bardzo wielu z tych zjawisk, których nie będę teraz wymieniał, Państwo się pewnie domyślają, które są no istotne dla naszego życia. I takiej dzisiaj krytycznej analizie chcielibyśmy poddać właśnie pojęcie filantropii w Polsce, ale z nadzieją na to, że te wnioski, które dzisiaj wypłyną z tego zderzenia dwóch stanowisk, będą dobrym punktem wyjścia i swego rodzaju no, impetem, nazwijmy to, dla czegoś, co sami organizatorzy w tych materiałach, które promowały ten szczyt, określają jako najlepsza odpowiedź na dręczące ludzkość problemy. Szanowni Państwo, zaczynamy zatem debatę. Teza dzisiaj brzmi: filantropia w Polsce niestety nie przyjęła się. Mamy trzech mówców, mówczynie również po jednej, po drugiej stronie. Przywitajcie ich Państwo brawami. Po stronie propozycji jako pierwszy Piotr Jaśkiewicz, prezes, założyciel Fundacji Nauka dla Środowiska. Zapraszamy. Po stronie przeciwnej jako pierwsza mówczyni wystąpi Magdalena Pękacka, dyrektorka Forum Darczyńców, członkini zarządu Filia. Ale tu zapraszamy Państwa tutaj, tu jest miejsce dla pierwszego mówcy, jest tutaj. O, najbliżej. Koleżanka też, tak jest. Dobrze, tak, to była ta część nieprzepróbowana, proszę Państwa. Jako drugi mówca po stronie, czy mówczyni po stronie propozycji, Martyna Rubinowska, brawa wielkie, ekspertka do spraw innowacji społecznych, Fundacja Ashoka. I analogicznie po stronie drugiej, na drugim miejscu, na drugiej pozycji, pani doktor habilitowana Halina Brdulak, profesor SGH. Brawa. I mówcy na pozycji trzeciej, czyli tacy polemiczno podsumowujący po stronie propozycji, czyli za tezą, redaktor Jan Wróbel, dziennikarz Radio Tok FM, dziennik Gazeta Prawna. Po stronie przeciwnej Przemysław Furlepa, wiceprezes zarządu banku BNP Paribas. Jeszcze będzie się w naszej debacie przysłuchiwać loża mędrców. Każdy z członków ma 3 głosy w głosowaniu, które zrobimy potem, a nie jeden. To znaczy, że jeżeli będzie bardzo blisko, to mogą nawet zadecydować o wyniku tej debaty. Pani profesor Anna Giza, socjolog, brawa wielkie. Pani profesor, proszę się
Tu jest pani profesor w pierwszym rzędzie. I pan Józef Wancer, honorowy przewodniczący Rady Miejskiej, Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Proszę państwa, na każde wystąpienie każdy mówca ma po 6 minut, tak się umówiliśmy. W połowie tego czasu mamy jeden sygnał, 30 sekund przed końcem. Czyli te zasady mamy ustalone. Całym krwiobiegiem i taką dobrą energią debaty oksfordzkiej jest to, że w trakcie tego, jak jakiś mówca jest przy głosie i swoją orację tutaj przed państwem rozwija, druga strona może mu albo jej przerwać, podnosząc rękę do góry, wstając i mówiąc pytanie albo informacja. I wtedy ten, kto jest przy głosie, może albo to przyjąć, albo odrzucić. Tak dżentelmeńsko umawiamy się, że dwa pierwsze przyjmujemy zawsze, a potem już sami możecie decydować, czy przyjmujecie, czy odrzucacie. To jest zupełnie dla waszego uznania. Ten czas, który jest przeznaczony na zadanie pytania i krótką, zwięzłą replikę jest odliczany od głównego czasu, czyli 6 minut wam nie zabieramy. I gdzieś pod koniec tej debaty zaproszę też państwa do udziału takiego o to, że kto będzie chciał wesprzeć stronę propozycji, niech przyjdzie tutaj do nas na scenę, stanie po tej stronie i też dostanie swój czas na wygłoszenie własnej mowy, albo po stronie opozycji. A bez względu na te wystąpienia, które będą tam pod koniec debaty, w każdej chwili państwo też możecie wstać, podnieść rękę i poprosić o możliwość zadania pytania i wtedy mówca decyduje. Chyba wszystko jest jasne, chyba wszystko już powiedziałem, co należało powiedzieć. Szanowni państwo, zatem zaczynamy naszą debatę. Pierwszy mówca po stronie propozycji, proponujący tę tezę, zapraszamy tutaj do stołu. Szanowny kolega Piotr Jaśkiewicz, brawa wielkie. A ostatnia rzecz, jaką jeszcze chciałbym tylko, o której chciałem powiedzieć, że zwracamy się do siebie w czasie tej debaty, szanowna koleżanko, szanowny kolego. Bardzo proszę, 6 minut, szanowny kolego, zaczynamy. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo ze strony opozycji, drodzy mędrcy i drodzy państwo, niestety przyszło mi bronić tezy, z którą gorąco się mogę nie zgadzać, tak jak państwo wewnętrznie, ale fakty mówią zupełnie coś innego. Bo wszyscy dobrze wiemy tutaj, w tej sali, że filantropia to przede wszystkim bezinteresowna, dobroczynna, charytatywna działalność, która polega na pomaganiu innym ludziom lub organizacjom, które przekazują to wsparcie dalej. I w tej chwili jesteśmy już na etapie, w którym możemy sobie śmiało powiedzieć, że trzeba się jeszcze zastanowić nad drugą częścią tej tezy, bo ta jest prosta i oczywista. I oczywiście filantropia w Polsce istniała i istnieje obecnie, ale czy ona się przyjęła? I co to znaczy przyjąć się w Polsce? Przyjąć się w Polsce to znaczy odnieść sukces, być powszechnym i dobrze się mieć. W takim sensie filantropia w Polsce, czy ona się przyjęła? Czy filantropia w Polsce, w całej Polsce odniosła sukces? Czy w całej Polsce naprawdę dobrze się ma i możemy się już tylko z tego cieszyć? Czy nie mamy tam już nic więcej do zrobienia? Czy ona się przyjęła? Chciałem państwu powiedzieć z ramienia przedstawiciela organizacji, który przyjechał do państwa z Polski peryferyjnej, która ma blisko do innych mieszkańców, która jest daleko od stolicy, w której na co dzień zmagam się z faktami i czynnikami, które wskazują, że filantropia w Polsce jednak się nie przyjęła, że przed nami jeszcze dużo pracy, aby się przyjęła, że ona istnieje, zaczyna dobrze działać, ale mamy jeszcze dużo do zrobienia. I świadczą o tym przede wszystkim czynniki ekonomiczne, bo jak państwo dobrze wiecie, większość organizacji społecznych w Polsce mieści się na obszarach wiejskich i w małych miastach. I te organizacje mają budżet miesięczny na poziomie 2200 zł. Budżet roczny na poziomie 26 tysięcy i około 5 wolontariuszy. My tam, w tych organizacjach, stale mierzymy się z niedostatkiem, z małym kapitałem filantropii, bo mamy mały kapitał ekonomiczny. W tych organizacjach przede wszystkim skupiamy się na przetrwaniu, na myśleniu o sobie i pomocy wzajemnej dla siebie w ramach tej organizacji, nie pomocy innym. Na to jesteśmy gotowi, ale potrzebujemy wsparcia finansowego. Potrzebujemy, żeby ta filantropia w Polsce się przyjęła i do nas dotarła, żeby dotarła wszędzie. Więc potencjał ekonomiczny wskazuje, że filantropia jeszcze nie wszędzie w Polsce się przyjęła, nie we wszystkich organizacjach, że mamy tu jeszcze dużo do zrobienia, że
filantropia w Polsce się nie przyjęła, świadczy także polityka naszego państwa. W Polsce to rząd uruchamia transfery społeczne i politykę społeczną, która ma pomóc wszystkim potrzebującym. Dzięki temu nie potrzebujemy filantropii indywidualnej. To rząd przekazuje wsparcie finansowe dla wszystkich, którzy mają mu się później odwdzięczyć. Z naszego punktu widzenia to także rząd wspiera prowadzenie rozwiązań prawnych, które utrudniają działalność filantropijną, które tak naprawdę pokazują, że podatek VAT od działalności filantropijnej jest skomplikowany, które wskazują na to, że podatek od zbiórek charytatywnych jest wprowadzony bezwzględnie od każdej zbiórki, od każdej osoby, która została opuszczona przez system pomocy zdrowotnej. No i zostaje jeszcze nasza mentalność. W naszej mentalności tak naprawdę byliśmy wychowani, żeby wspierać najpierw siebie, później swoje najbliższe otoczenie i swoich znajomych, swoich przyjaciół. Nie mamy, tak jak w Stanach Zjednoczonych, myślenia wspólnotowego i myślenia o dobrze wspólnym w formie społeczności. My w Polsce wspieramy siebie i pokazują to najbardziej odpisy 1% podatku na subkonta osób indywidualnych. Pomagamy poszczególnym osobom, a nie organizacjom, nie wspólnocie na rzecz dobra wspólnego. W tej mentalności zostaje jeszcze jedna rzecz. Wszyscy się cieszymy tym, że działa w Polsce crowdfunding, że wspieramy radio, które najbardziej lubimy, wspieramy pewną grę, wspieramy pewne rozwiązania poprzez internet. Ale to nie jest filantropia, to jest sponsoring, bo tam nie ma bezinteresowności. Tam zawsze dostajemy coś w zamian. Wspieramy tylko to radio, które lubimy. Wspieramy tylko tą grę, którą chcielibyśmy zagrać. Wspieramy tylko tą książkę, którą chcielibyśmy przeczytać. To nie jest definicja filantropii. No i rzecz ostatnia, myślę, że jedna z najważniejszych, to jest to, jak my postrzegamy siebie. Czy naprawdę możemy być już gotowi na to, żeby powiedzieć sobie szczerze, codziennie, że filantropia w Polsce się przyjęła poprzez to, że co roku się rozwija, że co roku Polska rośnie we wskaźnikach międzynarodowych i statystyce publicznej, że 16 miejsce w wskaźniku międzynarodowym. Czy to już jest ten czas, gdzie możemy usiąść, odpocząć i cieszyć się naszym wielkim sukcesem? Według mnie nie, bo filantropia jest tak krucha, jak polska demokracja. Musimy ją rozwijać stale. Zaraz dam jeżeli dwie, tak, jeżeli dwie, to musimy teraz to pytanie przyjąć. No i potem wrócimy do wątku. Czas został zatrzymany. Bardzo proszę, szanowny kolego. Szanowny kolego, szanowny panie marszałku, szanowni państwo. Kolega powołał się na 16, nasze obecne miejsce w rankingu. Czy wie mniej więcej kolega, na którym miejscu byliśmy w roku 2018-2019? To a propos tego postępu chodzi? Dziękuję. Tak, przeglądałem to, ale z pamięci nie powiem. Właśnie dlatego chciałem to zostawić na chwilę w odpowiedzi, bo zostawiam moim oponentom akademicką dyskusję i rozważania historyczne. Tak naprawdę chciałbym państwa skupić na dniu dzisiejszym, w podejściu do tego, gdzie my jesteśmy, co musimy zrobić i że to 16 miejsce, które awansujemy z roku na rok do góry. Ja wiem, że mogliśmy przeskoczyć o kilkanaście oczek, że powinniśmy się już z tego cieszyć, ale czy to miejsce będzie trwałe? Czy to miejsce będzie utrzymane i czy będziemy dążyli do tego, żeby zostać i nie robić już nic więcej? Według mnie nie. Przed nami jeszcze dużo pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Brawa wielkie. Piotr Jaśkiewicz, mówca otwierający po stronie propozycji, tezy po stronie przeciwnej, szanowna koleżanka Magdalena Pękacka. Brawa wielkie, zapraszamy koleżankę tutaj. Tak, ja jeśli mogę prosić kolegów realizatorów o trzymanie mikrofonów otwartych wszystkich Dzień dobry. Przez cały Dzień dobry. Czas. Działa. Dobrze? Działa, działa. Szanowni państwo, panie marszałku, szanowna propozycjo, pani mędrczyni, panie mędrcu, witam państwa bardzo serdecznie. Chciałam zacząć swoją opowieść o historii o Andrzeju. Andrzej urodził się w 1939 roku. Czasy były trudne, ale miał dużo szczęścia w życiu. Urodził się w inteligenckiej rodzinie, zrobił studia z fizyki jądrowej na Uniwersytecie Warszawskim. A prawdziwa historia, którą tutaj chcę opowiedzieć, zaczęła się w roku 1981, kiedy Andrzej założył swoją prywatną firmę High Tech Lab, zajmującą się produkcją pipet nakłuwaczy, a także lancetów dla diabetyków. Osiągnął ogromny sukces. Nie wiem, czy wiecie państwo, ale zawojował ponad połowę światowego
rynku w dziedzinie sprzedaży tych precyzyjnych urządzeń do analiz medycznych. Były to urządzenia, które sam opracował, opatentował i wyprodukował. Jego firma osiągnęła ogromny sukces. Udało mu się nawet wykupić największego swojego konkurenta w Szwecji. Andrzej był człowiekiem sukcesu, niewątpliwie. Był też filantropem. Realizując swoje wielkie marzenie, a także ideę swojego drogiego ojca, wybitnego pedagoga, w 2009 roku spieniężył swój majątek i z tego majątku ufundował fundusz wieczysty Fundacji EFC, Edukacyjnej Fundacji imienia Romana Czerneckiego. Przeznaczył na ten fundusz bagatela 400 milionów złotych. Od 2012 roku jego spuściznę kontynuują Igor i Andrzej Junior, synowie Andrzeja. Andrzej to jedna z twarzy polskiej filantropii. Nie jedyna. Takich historii jest więcej. Momencik. Ma koleżanko, dwa są obowiązkowe, więc tak. Dobrze, jest. To biorę. Super. Ilu filantropów podążyło drogą, którą zapoczątkował Andrzej? Co najmniej kilkudziesięciu w Polsce. Żeby wymienić kilka nazwisk i nie być gołosłownych. Jerzy Józoń, Dominika Kulczyk, Anna Starak, Rafał Brzoska. Nie mam czasu pewnie na więcej. Ta lista... Dziękuję bardzo, dziękuję za tą replikę. Co więcej, tu... Już możemy liczyć, albo może nie, to dostanę jakiś ekstra czas. Już poszło, szanowna koleżanka. Co więcej, z badania Filantropia w Polsce zrealizowanego na zlecenie Fundacji EFC w 2021 roku, autorka tego badania siedzi w pierwszym rzędzie, wynika, że tej filantropii będzie więcej. Będzie więcej, ponieważ wszyscy właściwie badani zgodzili się, że... Bardzo proszę. Tylko do mikrofonu z powodu transmisji. Czy słowo będzie jest jednoznaczne ze słowem już jest? Nie, absolutnie dziękuję. Nie. A czy słowo, to ja może, nie jest jednoznaczne i wrócę do tego. Tak będzie chyba bardziej precyzyjnie. To jest jedna z polskich twarzy, znaczy z twarzy polskiej filantropii. Co więcej, drugie pokolenie, które również wzięło udział w tym badaniu, mówi, że filantropia to już dla nich jest obowiązek. Pokolenie, w którym pokładamy wielkie nadzieje. Drugi wymiar polskiej filantropii to filantropia korporacyjna. Mamy w Polsce 250 fundacji korporacyjnych. Około. Czy to jest dużo? Dużo. Badam ten rynek od kilkunastu lat. To jest największa liczba w regionie i jedna z największych, najwyższych w Europie. Jak, co ciekawe, w Polsce co piąta fundacja korporacyjna założona została już przez firmę z sektora małych, średnich przedsiębiorstw. Bardzo ciekawe. Trend, który ewidentnie jest wyjątkowy w Polsce. Żeby nie być gołosłownym, też jakie to są budżety? Różne. Małe, duże, 80 milionów. Budżet ostatniego roku. I nie mówię tu o Fundacji Spółki Skarbu Państwa, mówię o Fundacji Biedronki, której przedstawicielka siedzi w pierwszym rzędzie, fundacji, która pomaga osobom starszym. To nie jest moda, to już jest trend, który się rozwija, które od lat się utrzymuje, a ESG i wynikające z niego regulacje tylko ten trend wzmocnią. I teraz wreszcie trzeci wymiar filantropii, może ten najważniejszy, bo najbliższy naszej koszuli. Wymiar filantropa Kowalskiego. Jak to jest w Polsce? Ile jest, nie mamy danych, ile mamy takich regularnych filantropów w Polsce. Wiemy natomiast, że na pewno jest ich coraz więcej. Raport Filantropia w Europie Środkowo-Wschodniej potwierdza, że właśnie w trakcie pandemii ponad 40% Polaków zmieniło swoje podejście do pomagania i był to dla nich moment przełomowy. Dlatego właśnie skoczyliśmy na to 16 miejsce z miejsca 121. Jak to wygląda? Mówię, nie mamy globalnych danych niestety, ale mamy świetne przykłady. Są organizacje, które bazują na filantropii. Jak na całym świecie są też takie, które z tego źródła nie korzystają. Przyjrzyjmy się Fundacji Ocalenie. Budżet fundacji zasilają wpłaty od osób indywidualnych i firm. Jak to było w zeszłym roku? Takich wpłat od osób indywidualnych było 56 tysięcy.
1200 osób wspiera fundację regularnie. 6 milionów wpłynęło, przepraszam, nie 6, 11 ponad milionów wpłynęło do budżetu fundacji. Koleżanki, ja przerwę na chwileczkę. Nie uwierzycie państwo, ale to jest telefon, który zostawili chyba pracownicy hotelu, tak sobie wyobrażam. I on, jego się nie da po prostu wyłączyć. To jest niebywałe, że Łukasz dzwoni, ale Łukasza się nie da wyłączyć. Być może Łukasz chciałby pytanie zadać, nie ja wiem, myślę, ale... Ja myślę, że to były jakieś ważne dane, które tak, poparłyby tak naszą... Ale szanowna koleżanko, dodamy szanownej koleżance dodatkowe 20 sekund. O, dziękuję bardzo za tę hojność. W ramach hojność. Takiego komfortu i tak wyzwania, które koleżanka musiała jednak przyjąć. To jeszcze wrócę na chwilę do Fundacji Ocalenie. 11 milionów od darczyńców indywidualnych, ponad 10 milionów od firm. Tak wygląda budżet fundacji bazującej w znacznej mierze na filantropii. No i tak, czy filantropia w Polsce się przyjęła? Ja sądzę, że się przyjęła. Co oznacza słowo przyjęty? No, niekoniecznie jest tożsame z tym, że odniosła sukces. Słowo przyjęty według słownika języka polskiego oznacza ogólnie znany, uważany za właściwy, zgodny z pewnymi zasadami. I w tym momencie jesteśmy z polską filantropią. Te historie i liczby napawają... Wystarczy odrzucić, powiedzieć nie dziękuję. Albo koleżanka przyjmuje, albo... Przyjmę. Bardzo proszę. Czy to jest pełna definicja? Do mikrofonu. Czy to jest pełna definicja? Bo wydaje się bardzo krótka. Jak ją sprawdzałem dzisiaj rano, to jeszcze było, że jest powszechne. Właśnie dziękuję. Nie, nic nie ucięłam. Zrobiłam zdjęcie i chętnie pokażę. Wiedziałam, że taki zarzut się może pojawić, więc się przygotowałam. Sekundkę, za dużo tu jest tych... Gdzie to jest? O, proszę bardzo, bardzo proszę. Jest, proszę. Wystawny posiłek dla zaproszonych. Nie, nie, to niżej. Przyjęty. To też, ale po debacie. Może, może koleżanka odczyta to, bo cały czas jeszcze może przy zatrzymanym czasie. Tak przyjęty, jest. Ogólnie znany, uważany za właściwy, zgodny z pewnymi zasadami. Tyle i aż tyle w słowniku języka polskiego. Zatem jaka przyszłość przed nami? Gdzie jesteśmy teraz? Filantropia w Polsce się przyjęła. Trochę wysiłku kosztowało mnie, żeby tę roślinkę ukorzenić. Ale ona już jest ukorzeniona. Nie przetrwa byle jakiej burzy. Mam koty, już ją przewróciły za dwa razy. Nie wiem, na pewno ktoś z państwa ma koty. Ona to przeżyła. Będzie się rozwijać. Nie jest jeszcze na etapie, no jakby ktoś bardzo chciał jakąś szczepkę, to może, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu, pielęgnacji. Czy ktoś z państwa ma szałwie w ogródku, w domu? No właśnie, właśnie, emerging trend. Szałwia się przyjęła, będzie jej coraz więcej. Zostawię ją tutaj. Dziękuję na bardzo. Koniec naszej wielkie debaty. Brawa. Dziękuję. Ale. Mi się przypomina, szanowna koleżanko, debata kandydata Dudy z kandydatem Komorowskim też coś zostawił. Bardzo proszę o wzięcie tej szałwii na waszą stronę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu jeszcze chciałem tylko przypomnieć, że wy też możecie takie pytania właśnie zadawać albo takie informacje przekazywać. Wystarczy tylko podnieść rękę. Drugi mówca po stronie propozycji, proponujący za tezę, wspierający tezę, Martyna Rubinowska. Wielkie brawa. Zapraszamy, szanowna koleżanko. Szanowny marszałku, szanowne koleżanki i koledzy, Rado, drugie osoby. Szałwia jest bardzo dobra na ból gardła, więc jak coś, to... Myślę, że możemy się zastanowić, czy z niej nie skorzystać w taki sposób, w jaki powinniśmy z niej korzystać. A filantropia w Polsce się jeszcze nie przyjęła. Koleżanka używała bardzo dużo czasu przyszłego. Bardzo dużo mówiła o rzeczach, które będą. Które gdzieś się zaczęły i może z tej małej sadzonki wyrośnie kiedyś dąb. Mam dużo dębów w ogrodzie. Sadzonek jest bardzo dużo. Z większości dęby wielkie nie wyrastają. Pozwólcie, że opowiem wam trochę o tym, jak wyglądałaby Polska, w której filantropia się przyjęła. Polska, w której filantropia się przyjęła, to jest Polska, w której rozwija się nauka i edukacja. W której wszystkie i wszyscy jesteśmy dumni z tego, że jest polska szkoła. Dzieci w tej szkole są szczęśliwe.
ich dobrostan jest zadbany. A do polskich uczelni chcą kandydować osoby z całego świata, a Andrzej, wspomniany przez koleżankę, może zostać noblistą. Przepraszam, pytanie? Tam też jest pytanie. Koleżanki zależy, które przyjmuje. To ja może z sali, bo jeszcze z sali nie było pytania. To bardzo proszę o pytanie z sali w takim razie. Nie wiem, czy mamy mikrofon dodatkowy, ale... A jaki to jest taki kraj, gdzie ta filantropia powoduje, że ta szkoła jest taka wspaniała i ta nauka się tak świetnie rozbija? Dziękuję. Jacy filantropi? Dziękuję, dziękuję. Szanownej koleżance nikt nie udzielił głosu. Krajem, w którym osoby, które chcą wziąć rzeczy we własne ręce, wcale nie idą do sektora społecznego, a wchodzą do lokalnej polityki i zmieniają rzeczy systemowo, na przykład jest Finlandia. Jak mówimy o szkole w Finlandii, wszyscy się uśmiechamy. Proszę, tutaj głos został unieważniony. Tak jest, tego głosu nie było. Szanowna koleżanko, wracamy do czasu naszego. Też ta Polska, w której ta filantropia się rozwija, jest Polską, w której może rozwijać się kultura. I kultura nie tylko w Warszawie, w Krakowie, tylko ta kultura w Polsce. Gdzie w małych miasteczkach i wsiach są wystawy, koncerty, festiwale, a kultura i sztuka przez wielkie litery, tak samo jak i ta podwórkowa pisana małymi literami, jest czymś powszechnym. Możecie sobie wyobrazić, jak wygląda Polska, w której polityka społeczna i kwestie społeczne, innowacje społeczne, sport, te wszystkie rzeczy, które są bliskie waszemu sercu, prawa człowieka, się rozwijają. Nie muszę wam podawać przykładów. A jak wygląda Polska? Wygląda tak, że 59% polskich 15-latków uważa, że nie ma wpływu na swój poziom inteligencji. Jest to o 20% mniej niż nastolatkowie z innych krajów OECD. Wygląda tak, że Polki i Polacy konsumują kulturę. Wydają na nią 300 parędziesiąt złotych rocznie. W miastach jest to więcej, ponad 400, na wsiach gdzieś jakieś 200 coś. Ważne jest to, że 1/3 z tych pieniędzy to są pieniądze na abonament radiowo-telewizyjny. To jest konsumpcja kultury i sztuki w Polsce. I pozwólcie proszę, że nasze ambicje mogą sięgać dalej niż jakaś mała sadzonka i pierwszy krok. Myślę, że Akademia Rozwoju Filantropii, drogi Pawle, gdyby filantropia w Polsce się przyjęła, mogłaby nazywać się trochę inaczej. Moglibyście robić dalsze rzeczy, może mógłbyś odejść na emeryturę i więcej czasu rybę łowić. Pytanie. Ale dlaczego, droga koleżanko, w krajach rozwiniętej filantropii mamy organizacje, które tak zwane infrastrukturalne, które nadal wspierają filantropię. Mieliśmy tutaj dzisiaj dostojnego przedstawiciela Charity Aid Foundation, kraj o jednym z najbardziej rozwiniętych rynków filantropijnych. Dokładnie to samo jest w Stanach, takich organizacji jest kilka tysięcy. Dziękuję. Który przyjeżdża do Polski i mówi nam, jak możemy dalej budować kulturę filantropii. W takiej roli jak najbardziej. Ale czy mamy w Polsce w tej chwili organizacje, które nazywają się Fundacja dotycząca zapinania pasów w samochodzie? Nie, ponieważ zapinanie pasów w samochodach już się przyjęło. A w momencie, w którym startowała filantropia w wolnej Polsce, zapinanie pasów w samochodach, drodzy państwo, przypomnijcie sobie. Ja, rocznik 90, jeździłam bez fotelika, najchętniej na samym środku, tak wisząc nad rodzicami. Ciągle się tak jeździ w różnych krajach na świecie. Ale u nas już się przyjęło zapinanie pasów i wożenie dzieci w fotelikach. I tak też mogłaby się przyjąć filantropia. Pytanie. Proszę bardzo, szanowny kolego. Dziękuję uprzejmie. Chciałem tylko zapytać o opinię koleżanki, czy zdaniem koleżanki, gdyby nie było regulacji co do zapinania pasów, wszyscy jeździliby z zapiętymi pasami? Bo to jest o przyjęciu dobrowolnym tak naprawdę. Jeśli mówimy o upowszechnianiu rozwiązań wpływu społecznego, jest kilka dróg. I czasami bywa tak, że regulacje prawne wyprzedzają świadomość społeczną. Ale czasami jest tak, że świadomość społeczna jest dalej niż regulacje prawne. Jestem w stanie dzisiaj sobie uwierzyć, że społeczeństwo myśli o edukacji dalej i więcej niż minister Czarnek. Dziękuję. No i myślę też o tym, że wiele działań, które podejmujemy, żeby upowszechniać
kulturę filantropii, takie jak dzisiejsza wieczorna gala. Będziemy nagradzali dobroczyńców roku, bo ciągle są to wybrani dobroczyńcy. Te kilka pereł, które zostało zauważonych, które idzie przed innymi. Huchamy, dmuchamy, pokazujemy i oglądamy, bo chcemy zbudować, upowszechnić filantropię w Polsce. Gdyby filantropia była powszechna, to pewnie nie byłoby to potrzebne. Krótkie pytanie, koleżanko. A ile firm do tej pory w ciągu tych 21 lat historii konkursu Dobroczyńca Roku zostało nagrodzone? Dziękuję. Skoro tylko kilka. Jeśli mogę skierować to pytanie do członka Ashoki. Nie ma takiego trybu, szanowna koleżanko. To bardzo miło. Nie tutaj. Ale to było kilka firm, Pawle? Po tej stronie nie ma możliwości. Niestety. Czy ja mogę zadać koleżance pytanie? Też nie. Bo chciałam zapytać, ile jest firm w Polsce, ale nie mamy takich danych, rozumiem, na bieżąco tutaj ten. Myślę, że kiedy rzeczy są powszechne, nie musimy na nie chuchać i dmuchać. Nie robimy konkursów, nie pokazujemy ich. I to jest okej, że jesteśmy w tym miejscu. To jest dobrze, że idziemy drogą i ja chcę przytulić ten proces, w którym idziemy. Jestem z niego bardzo dumna, ale to jest proces i droga. Filantropia w Polsce jeszcze się nie przyjęła. I sama reprezentując organizację Ashoka, która w partnerstwie z wspomnianą przez szanowną koleżankę edukacyjną Fundacją Czarneckiego i Defly zastanawia się nad przyszłością filantropii, tą second generation, o której koleżanka mówiła. Zaczynamy działanie i robimy drugi rok działań, które takiej przygody edukacyjnej, która nazywa się Philanthropy for Impact. Czy byłaby potrzeba takich działań, gdyby filantropia w Polsce się przyjęła, była uznana, zrozumiana, powszechna? Już nie, dziękuję za to pytanie. Chciałam komentarz. Tym bardziej dziękuję. I ten raport, który koleżanka wspominała i autorka, która siedzi w pierwszym rzędzie, napisały tam, czytam, cytuję, raport Filantropia w Polsce, Fundacja FC i Rada Biznesu. W przyszłości filantropia stanie się działaniem powszechnym. Pozwólcie, że powtórzę. W przyszłości filantropia stanie się działaniem powszechnym. No cóż, w przyszłości. Myślę, że dzisiaj jesteśmy tutaj wszystkie i wszyscy, dlatego że filantropia jeszcze nie jest powszechna i dlatego pierwsza konferencja i to spotkanie, tak znamienite, się odbywa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za rozwinięcie argumentów za tą tezą po przeciwnej stronie, czyli opozycja na numerze 2, mówczyni Halina Brdulak. Brawa. Szanowny marszałku, szanowna koleżanko, koledzy oraz mój zespół. Szanowni państwo, szanowni mędrcy i mędrczynie. Oczywiście. Proszę państwa, filantropia przyjęła się w Polsce, także bardzo, bardzo się cieszymy, a że nie jest powszechna, no cóż, przecież to nie jest warunek sine qua non przyjęcia się filantropii. A dlaczego? Ktoś z was zapyta, przyjęła się ta filantropia, dlaczego? Dlatego, proszę państwa, że jesteśmy w kryzysie. Bardzo kontrowersyjna teza, ale tak, proszę państwa, jeśli jesteśmy w kryzysie niepewności, jeśli mamy lęki, obawiamy się o przyszłość swoją, swoich bliskich, co wtedy się z nami dzieje? Gdzie szukamy bezpieczeństwa? No właśnie, z innym. Szukamy innej osoby, szukamy kogoś, komu możemy coś dać. Dlaczego? Dlatego, że proszę państwa, powołując się na naukę, o której tak wspaniale wspominała moja koleżanka i z którą tezą, że edukacja i te działania, które są podejmowane w szkołach, w uczelniach,
No nie mogę się zgodzić, a może tak lżej mówiąc, trochę delikatnie chciałabym polemizować, ponieważ przykład mojej uczelni świadczy o tym, że jest zupełnie inaczej. Że koła, bardzo proszę, oczywiście. Jednym z kryteriów w edukacji, które bywa uznawane, jest liczba noblistów wydanych przez daną szkołę. To ilu noblistów wydała pani szkoła? Moja szkoła przygotowuje liderów, kształtuje liderów przyszłości, a nie przeszłości. Proszę pani, szanowna pani. Wracając, proszę państwa, do swojej tezy i badań, które Harvard Business, uczelnia dosyć znana, przeprowadziła, okazuje się, że w warunkach kryzysu, w sytuacji niepewności, nasz mózg potrzebuje czegoś, co daje nam jakąś stabilizację i pewność. Bo jednak my, jako ludzie, no potrzebujemy pewnego bezpieczeństwa. I to bezpieczeństwo, okazuje się, daje nam możliwość darowania komuś czegoś. I przykładem na to jest nasze postępowanie w czasie i wojny w Ukrainie, i w czasie pandemii. Wtedy właśnie nasze, wszystkich nas tutaj, każdy z nas pewnie mógłby dać swój przykład i pokazać, w jaki sposób zaczął działać, albo w jaki sposób te jego działania, które były dotychczas, bo tutaj siedzi bardzo znamienite grono, koleżanki, koledzy i mój wspaniały zespół, państwo, wszyscy mędrca, mędrczyni i te osoby nagle zaczęły więcej działać na rzecz innych, dzielić się z innymi. Dlaczego? Dawać swój czas. Dlaczego? Ponieważ nam to było potrzebne i w ten sposób filantropia u nas, właśnie w Polsce, ukorzeniła się. Czyli te kryzysy, w których jesteśmy, pozwolą nam też, i oby minęły, ale to, co się zadziało w naszych sercach, w naszych mózgach, to już przetrwa. To już jest stałe. To już nas konstytuuje. To już pozwoli nam w krótkim czasie, w co głęboko wierzę, znaleźć się na miejscu 7., 5. w tym rankingu. Nie wiem, ale jestem przekonana, że tak będzie, ponieważ, proszę państwa, no, filantropia w Polsce przyjęła się. Dziękuję. Halina Brdulak. Proszę państwa, bo mam jeszcze po jednym głównym mówcy, ale chcieliśmy tę debatę też otworzyć na głosy spośród państwa z sali, a na końcu też, jak będzie jeszcze i czas, i możliwość. Ale już teraz, być może, kto z pań i panów na sali siłą swoich argumentów chciałby wesprzeć stronę propozycji? Kto by chciał tutaj do nas wejść na tę scenę i wesprzeć propozycję swoim słowem? I myślą. I to dobrze wesprzeć. I refleksją. No trochę dajemy wam czasu trochę na rozpęd, na zebranie odwagi w sobie. A kto z pań i panów na sali chciałby siłą swoich argumentów wesprzeć stronę opozycji? A tu nie musi być tak dobrze. O, proszę bardzo, mamy już uczestniczkę, zapraszamy do nas. Na takie wystąpienie przeznaczone są dwie minuty. Poza tym wszystko jest dokładnie tak samo, czyli koleżance można zadawać pytania, komentarze. Poza tym, że tylko czas jest znacznie krótszy, 2 minuty. Zapraszamy tutaj do przodu, tu, o właśnie. Tego się nie spodziewałam. Szanowny marszałku. Tak jest, szanowna koleżanko, gdyby była koleżanka dobra, się przedstawiła jeszcze i możemy zaczynać. Justyna Duriasz-Bułchak, Fundacja Wspomagania Wsi. To moje podstawowe miejsce pracy. Słowo przyjęło. Ono tutaj budzi, wydaje się, z osią sporu. Ta roślina, gdzie mamy tę roślinę? No, szałwia, ona jest dobra nie tylko na ból gardła. Ona jest bardzo dobra
też na oczyszczenie atmosfery. Możemy ją ususzyć, zwinąć, tak trociczkę zrobić, zapalić w pomieszczeniu i to powoduje, że to pomieszczenie od razu zyskuje lepszą atmosferę. Ale z tego, co mi wiadomo, jest niedozwolona w ciąży, więc nie wszystkim służy. Czasami może być groźna. W sensie płukania gardła? Czy... Czałwia, tak. Czałwia, no to ale to myślę, że wszystkie kobiety w ciąży to wiedzą, a jeżeli nie wiedzą, no to właśnie teraz się dowiedzą to z tej... To jest powszechna wiedza. Powszechna wiedza, no czyli nie stosuje nikt. Próbowałem koleżance umożliwić kontynuowanie, ponieważ z tej strony sali się włączyły nieautoryzowane komentarze. Bardzo, bardzo panie marszałku, dziękuję. Proszę państwa, koleżanka ujawniła swoją datę urodzenia, więc ja chyba też muszę ujawnić. No jestem wiele, wiele starsza od koleżanki. Urodziłam się w roku 1965 i wtedy o filantropii w Polsce słyszeliśmy głównie na lekcjach historii. Znaczy jeszcze w tym 65 nie chodziłam na tę historię, ale potem dane mi było ją studiować i dużo, dużo się uczyłam o tym, jak to wspaniale ona się rozwijała. Połowa, czyli jeszcze minuta. Ale nie było jej naokoło lub była w bardzo małym stopniu. Dopiero przełom 89 roku i nastanie tutaj wolności gospodarczej, ale również wolności zrzeszania się, tworzenia stowarzyszeń, fundacji i różnych innych form działalności społecznej spowodował, że nie tylko angażowanie się, bo dużo było mowy o tym, że filantropią jest też danie swojego czasu, ale dawanie czasu, a później dawanie tych środków, które zdobywamy swoją pracą w celu wsparcia zmian albo realizacji celów, które są dla nas ważne, upowszechniło się. Gdyby tak nie było, bylibyśmy w dużo gorszym kraju niż jesteśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mikrofon chyba tam może pójść do... Tak jest, oczywiście, tak jest. Dziękujemy. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby tutaj do nas dołączyć? No teraz, a po stronie propozycji. Po stronie propozycji kto chciałby? Bardzo, bo widziałem, pierwszy kolega podniósł rękę tam z samego końca. Zapraszamy do nas. Brawa wielkie. Kolega wspierać będzie propozycję tej tezy. Zobaczymy, czy dzięki. Dzień dobry. Ja nazywam się Jacek Olejarz i jestem adwokatem, co jest ważne w tej historii, bo kiedy zaczynałem, to pewien starszy adwokat powiedział mi, że my Polacy jako kraj, jako naród jesteśmy takim krajem, gdzie się takie tylko wielkie zrywy liczą. On akurat mówił to w kontekście tego, żeby zawsze brać pieniądze z góry, bo się ludzie rozmyślą, jak jest problem, to dadzą, a potem już nie. Ale jakby w tym kontekście ma to inne znaczenie, że zobaczmy na największe organizacje w Polsce. Na WOŚP, na Wiosnę, wszystko tak naprawdę... Każda z tych akcji jest raz w roku, to jest wielki zryw i nie idzie za tym całoroczna pomoc. To jest tak naprawdę taki jednorazowy wysiłek, a no niestety, ja nie mówię o organizacjach, ja mówię o ludziach, o tych, którzy, no bo to są akcje, w których się jakaś duża część społeczeństwa angażuje. I dlaczego to jest ważne w ogóle jakby jako argument to podnoszę? Bo to 16 miejsce to jest kłamstwo. To jest Ukraina, to są te wielkie kryzysy i jak tylko te kryzysy miną, to my znowu spadniemy na to 120 któreś miejsce, czy które mieliśmy, bo filantropia w Polsce się nie przyjęła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów na sali chciałby stanąć po stronie opozycji tezy? Bardzo proszę. A pierwsza koleżanka była. Zapraszamy. Oczywiście brawa są mile widziane. Ale po stronie, tak, z pozycji opozycji. Rozumiem, że w tym krótkim przedziale czasowym koleżanka zmieniła zdanie. Witam szanowne grono, bardzo znamienite, całe grono naszych mędrców. Ja mam do powiedzenia tyle. Emilia Gromadowska, Fundacja KPMG w Polsce. Mam do powiedzenia w temacie zakorzenienia się i przyjęcia filantropii dość sporo, bo jako młoda dziewczyna po studiach
przez 13 lat w United Way Polska pracowałam nad tym, żeby właśnie indywidualne osoby i firmy czyniły dobro w sposób regularny, tak? Kiedy przyszłam do Fundacji United Way, w składce pracowniczej były 2 firmy, kiedy z niej odchodziłam, było 33. I całe rzesze pracowników plus zarządów firm składkę pracowniczą rozwijały, akceptowały i uważały, że to jest fajny, regularny sposób wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Później moja przygoda już tutaj odbywała się w fundacjach korporacyjnych, więc jakby mam możliwość przyjrzenia się temu, jak właśnie wygląda filantropia ze strony firm. Prawie 5 lat spędziłam w edukacyjnej fundacji Czerneckich, więc w związku z tym naprawdę wierzę w to i jestem przekonana, że ta filantropia jest, tak? Bo jeśli by jej nie było, to ja bym dawno już nie miała roboty, a tymczasem cały czas rozwijamy różne programy, różne ciekawe inicjatywy, również angażując i wolontariuszy, i pracowników firm. Więc no bardzo, bardzo mi przykro, ale jednak ja uważam, że filantropia się przyjęła i niech się rozwija, niech rośnie. I pamiętajmy, że te dane to dotyczyły 2021 roku, tak? Czyli ten argument, że Ukraina, no to jeszcze trochę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zobaczmy, czy po tej stronie ktoś chciałby wesprzeć. Proszę, po stronę propozycji, tak? Zapraszam, brawa. Dyskusja staje się coraz bardziej gorąca. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie słowo publiczności dzisiaj. Dzięki. Dzień dobry, Aleksandra Saczuk, ja jestem prezeską zarządu Fundacji EFC, Edukacyjnej Fundacji imienia Romana Czerneckiego, która tutaj została już wspomniana. Andrzej Czernecki jest też mi bliski, jest częścią mojej opowieści. Wypowiem się po tej stronie. Ale ponieważ o mojej fundacji zostało już tutaj dużo powiedziane, za co jestem bardzo wdzięczna, to powiem o innym działaniu i przywołam słowa Kuby Wygnańskiego, który w poniedziałek wieczorem dostał nagrodę Polskiej Rady Biznesu za działalność społeczną. Jakuba Wygnańskiego pewnie Państwo znacie, słyszeliście o nim niewątpliwie, łączy przestrzeń społeczną z biznesem, łączy różne światy. I powiedział o Funduszu Obywatelskim, którego jest współtwórcą, imienia Henryka Wójca, i powiedział z jednej strony o sukcesie. To będzie kawałek trochę wspierający Was. Powiedział, na przestrzeni 5 lat zebraliśmy 2,5 miliona złotych i wsparliśmy 220 inicjatyw. Ale powiedział również, można powiedzieć, nie mogę powiedzieć, że to jest sukces, bo mamy wciąż wiele do zrobienia, bo w tym kraju 5 miliardów rocznie wydaje się na alkohol i podobne kwoty na siłownie. To znaczy, że w tym obszarze filantropii mamy wciąż dużo zrobienia. Mamy te dobre doświadczenia. Jestem wdzięczna Andrzejowi Czerneckiemu za jego Giving Pledge. Zanim to się wydarzyło w Stanach, to on to zrobił w Polsce. Natomiast to wciąż jesteśmy w procesie, ty Martyn o tym mówiłaś, jesteśmy w procesie uczenia się. Dla mnie coś jest przyjęte, jak jest systemie, jak jest systemem. Nie mamy systemu, nie mamy systemowo działającej filantropii. Nie mamy myślenia w ogóle o tym, że filantropia może być systemowa. Jesteśmy w procesie. To są pojedyncze przypadki. Odniosę się do pana prawnika. Dziękuję bardzo. Już czas się skończył. Bardzo dziękujemy koleżance. Wielkie brawa. Widzę, że kolega się zgłasza, ale momencik, ale po której stronie? Po stronie i te strony. Czy w takim razie mamy... Dobrze. Zapamiętam to. Czy mamy kogoś, kto chciałby po stronie opozycji wystąpić? Koleżanka, tak? Zapraszam. Musimy dbać o równy podział głosów. Strona opozycyjna teraz. Zuza Komornicka, Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce. Mam wrażenie, że szanowni koledzy i koleżanki reprezentują organizacje, które działają na szczeblu globalnym i krajowym, a ja chciałam Was na chwilę zabrać w podróż po szczeblu lokalnym, ponieważ Federacja Funduszy Lokalnych zrzesza ponad 17 organizacji i wszystkie, włącznie z innymi organizacjami lokalnymi oraz ośrodkami grantowymi, których jest bodajże 77 w całej Polsce. Nie wiem, czy w ogóle słyszeliście o tej inicjatywie. Przepiękna akcja, gdzie przedstawiciele domów kultury, koło gospodyń wiejskich, OSP, szkoły, biblioteki
biorąc udział w programie grantowym, tworzą przepiękne akcje społeczne, angażujące tłumy ludzi, gdzie tak naprawdę jest wyzwalana niesamowita energia społeczna. I to jest dowód na to, że filantropia na szczeblu lokalnym się przyjęła, bo wydaje mi się, że trochę za bardzo jesteśmy górnolotni, o tym mówimy. A drugi pomysł, znaczy drugi projekt, o którym chciałam powiedzieć, to jest, ja pochodzę z masywu Śnieżnika i tam realizujemy taki program stypendialny z rączki do rączki, gdzie wspieramy co roku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które dostają stypendium. I ten program polega na tym, że przedstawiciele różnych grup społecznych zrzucają się po jakichś drobnych kwotach, bo nie stać na przykład nasz ubogi region na to, żeby dać całą dużą pulę pieniędzy. I wydaje mi się, że największym takim sukcesem tego programu jest to, że większość dzieci, które jak już pójdzie do pracy, pójdzie na studia, potem zostają naszymi ambasadorami tego programu i sami stają się darczyńcami. I kolega zgłaszał się po stronie propozycji, zapraszamy również jeszcze. Cały czas mamy bardzo dobry czas, tak? nie wykraczamy poza nasze wszystkie przyjęte limity, więc bardzo się cieszę, że sala może się uaktywnić. Proszę bardzo, mikrofon. Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Kiszczuk, jestem redaktorem naczelnym magazynu Brief. Od 30 lat zajmuję się czymś, czego nie udało się w Polsce wprowadzić, czyli marketingiem. Chciałbym Państwa w związku z tym, wspierając zresztą Panią, Pani mówi o braku systemowego działania, a ja mówię o tym, że jest taki autor, on się nazywa Malcolm Gladwell, który napisał książkę Punkt Przełomowy i najważniejsze zdanie dla mnie z tej książki brzmi: nie zmieniaj ludzi, zmieniaj otoczenie. Są pewne narzędzia, to są narzędzia marketingowe, które służą wprowadzaniu nie tylko produktów, ale też idei. Między innymi największym marketerem w historii całego świata jest Kościół katolicki. Polecam książkę, jak Kościół wymyślił marketing. I na koniec powiem tak. Filantropia czy dobroczynność, polecam mój wywiad z Jurkiem Owsiakiem sprzed 13 lat, filantropia nie kłóci się z marketingiem. Dlaczego? Dlatego, że najprostsza, ale najwłaściwsza definicja marketingu brzmi: nie zmieniaj ludzi. Przepraszam. Marketing to jest zaspokajanie czyjejś potrzeby z zyskiem dla siebie i zarabianie na tym. I nie wstydźmy się tego, bo nawet jeżeli podaję szklankę wody spragnionemu, to mam z tego zysk. Tym zyskiem jest to, że mówię: Kiszczuk, jaki ty jesteś fajny facet. I dlatego bardzo apeluję, żeby podejść do tych zagadnień systemowo, najlepiej za pośrednictwem, przy pomocy sprawdzonych na świecie narzędzi marketingowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, najlepiej byłoby, gdyby znalazł się jeszcze chętny albo chętna po tej stronie i wtedy już mielibyśmy pełną równowagę. Idziemy do ostatnich podsumowujących mówców. Zapraszamy. Dzień dobry, koledzy, koleżanki. Zostałam kilkakrotnie już tu wywołana jako autorka raportu Filantropia w Polsce. Ja jestem doradczynią filantropijną. To, czy dana idea się przyjmuje, czy nie, świadczy o tym, tak mi się wydaje, rynek, infrastruktura, która wokół niej się tworzy. W przypadku filantropii są to fundacje zakładane przez osoby indywidualne, przez przedsiębiorców. Są to również instytucje, które ten rynek wspierają, takie jak Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, jak Forum Darczyńców, a także takie programy jak Philanthropy for Impact, który prowadzony jest przez wielokrotnie wspominaną tutaj Fundację imienia Romana Czarneckiego. To jest również rynek, który się tworzy, ale który daje taką nadzieję, że nawet nie tyle nadzieję, pokazuje, że ten rynek rzeczywiście dobrze się rozwija. O tym wspomnieli również nasi przyjaciele z Charities Aid Foundation, o rynku doradztwa filantropijnego. Ja jestem tego przykładem, że ja doradzam przedsiębiorcom i rodzinom biznesowym w prowadzeniu i organizowaniu swojej działalności filantropijnej i z tego się utrzymuję. Czyli filantropia
daje mi na życie. I to chyba tyle. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Proszę Państwa, wracamy już do głównych mów, i po pierwsze podsumowujące wystąpienie. Państwo będą mieli za chwilę kłopot, bo trzeba będzie zagłosować. To trudny wybór po tym, co się tutaj na tej scenie dzisiaj odbywa. Pierwszy mówca po stronie, znaczy podsumowujący, chciałem powiedzieć, mówca po stronie propozycji tezy, redaktor Jan Wróbel. Bardzo proszę, zapraszamy, szanowny kolego. Panie marszałku, koleżanki i koledzy. Opozycja to jest słowo, które przynajmniej we współczesnej Polsce budzi chyba stosunkowo dużo sympatii, więc ja się zgadzam. Z pełną sympatią słuchałem opozycji, ale pamiętajcie Państwo, że my też jesteśmy opozycją. My jesteśmy opozycją wobec samozadowolenia, które mogło się wkraść do tej sali dzięki retorycznej sprawności zespołu opozycji po prostu. Jesteśmy przeciwni temu, żeby myśleć sobie w ten sposób, skoro komuś udało się posadzić roślinkę i ona wciąż żyje, to Polska jest krajem lasów. Bo może jest, ale tego z tej sali na pewno nie będzie widać. Słowo przyjęła się i też słowo będzie, to chyba najczęściej spotykane słowa w dzisiejszej wypowiedzi strony opozycyjnej. Jeżeli chodzi o słowo będzie, to tu stawiam kropkę, bo wszyscy już rozumiemy, co ono znaczy, że nie ma. A że się przyjęło. Słuchajcie Państwo, przyjęła się w Polsce bardzo dobra pogoda, prawda? Ponieważ przez kilkanaście dni w roku nie jest ani zimno, ani gorąco, ani nie ma śniegu, ani nie padamy z gorąca. No przyjęła się dobra pogoda, tylko co zrobić z tymi pozostałymi dniami w roku, gdzie nie ma wiosny? Jest albo upał, albo zima, albo leje, albo gryzą nas koty. Prawdopodobnie nie nakarmiły się szałwią. Słuchajcie Państwo, to słowo przyjęła się możemy rozumieć tak, jak wydaje mi się dzisiaj często padało, że skoro coś jest, to jest przyjęte, albo rozumieć to jako wyzwanie. Skoro roślinka jest mała, zróbmy wszyscy jak najwięcej, żeby ta roślinka rosła. W Polsce się bardzo dobrze przyjęło czytanie, prawda? Czy chcemy, jak tutaj siedzimy, zacząć mówić o tym, że wszyscy Polacy czytają książki, wszyscy Polacy kupują gazety, wszyscy Polacy, nie, bo nie wszyscy Polacy, tylko minimalna część Polaków czyta książki i kupuje gazety, bądź odwrotnie. I raczej uważamy, że chociaż w Polsce przyjęło się czytanie, to jest go po prostu bardzo mało. Przyjęła się w Polsce demokracja. No, claro, przyjęła się. Aczkolwiek, jak to się zdarza w naszym kraju, ma kontentów i ludzi marudnych, mówi się czasem, że ona nie jest taka książkowa, ta demokracja, tylko hybrydowa. To znaczy, że w pewnych elementach jest, jak najbardziej, demokracja jako zjawisko u nas istnieje, w pewnych jest ona specyficznie polska, no, a w innych akurat gdzieś poszła na spacer, a także hybrydowo istnieje. To samo jest filantropią, panie i panowie, koleżanki i koledzy, i ty, Grzegorzu, marszałku. Filantropia w Polsce hybrydowa istnieje. Mianowicie, ktoś jest dobrym człowiekiem i dał pieniądze, ktoś założył fundację, która przetrwała, mimo że koty wąchały, ale jednak, wiecie, 250 fundacji korporacyjnych mamy, a ktoś inny też zrobił coś dobrego. No i co z tego, prawda? To znaczy, że skoro jest hybrydowa, to znaczy, że dopiero będzie ta, o której mówimy, filantropia bezprzymiotnikowa. Może i z demokracją będzie podobnie, różnie o tym mówią. Zauważcie Państwo, że chyba takim niedościgłym wzorem filantropii jest bezimienna. Chyba tutaj tak głos zawieszę charakterystycznie. Bezimienna. Chodzi o to, że anonimowa. Wdowa z Nowego Testamentu, która położyła grosz, nazwano od tej pory wdowim groszem. No i to jest super filantropia, prawda? Żadnego zysku z tego nie było, drogi panie, nie? Nie było żadnego marketingu, nawet tego ostatecznego. Był po prostu dar serca. Wyobraźmy sobie jednak, że wszystko dzieje się w Polsce współczesnej, gdzie potrafimy naprawdę więcej niż wdowa z Nowego Testamentu. Otóż zakładamy po prostu porządną fundację korporacyjną, wdowi grosz 2.0. Jak wygląda za rok ta sama sytuacja, prawda? Przychodzi jeszcze raz wdowa, już starsza, i daje jeszcze większym trudem ten wdowi grosi, który tak wzrusza. Czy też przychodzi, wiecie, fajnie ubrana, młoda osoba z t-shirtem wdowi grosz 2.0, więcej, więcej, więcej.
No raczej wyglądałoby właśnie w ten sposób, że korporacyjnie rzecz biorąc opanowalibyśmy kwestię wdowiego grosza. Tylko czy to jest ta filantropia, o którą nam chodzi? Czy to jest filantropia zdefiniowana, no tak, żeby było nam wygodniej? Ostatnim jest ten człowiekiem na ziemi, który podniósłby świętokradczą rękę na polski biznes, a już zwłaszcza na korporacyjne fundacje, które robią po prostu same dobre rzeczy. Ale czy to jest ta filantropia, o której myśleliśmy, kiedy tutaj żeśmy przyszli, żeby sobie porozmawiać o filantropii, czy to jest po prostu bardzo dobrze, bardzo potrzebna, bardzo dobrze przeprowadzona akcja w tym sensie biznesowa, że biznes nigdy nie może uciec od tego, po co istnieje. A otóż biznes istnieje po to, żeby mieć zyski ze swojej działalności. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę wstać. Przepraszam, oczywiście wstaję. Chciałam kolegę zapytać, jak kolega definiuje filantropię, bo nie jestem pewna, czy operujemy w tej samej definicji. Ja jestem nawet właściwie bliski pewności, że operujemy w trochę innych. Dlatego, że dla państwa dogodne jest to spektrum definicji, które wskazuje, że wszędzie tam, gdzie przepływają pieniądze od tych, którzy je mają, dla tych, którzy ich potrzebują, jest filantropia. My chyba jesteśmy bliżsi takiej definicji, że filantropia oparta jest na odruchu serca. Z biznesem jest tak, że nawet jeżeli ma odruch serca, to no po prostu nie może uciec od tego, że ten odruch serca mu się opłaca. I dzięki Bogu, niech mu się opłaca. Tylko te 250 fundacji korporacyjnych, to jest po prostu 250 fundacji korporacyjnych, a nie wielki system polskiej filantropii. Kolego, to las, jeszcze drugie pytanie, bo ten las dopiero rośnie. Widzę, już... chciałem tak, wiecie, ten las dopiero rośnie. Słucham. Super. Obawiam się, że kolega myli dobroczynność z filantropią. Dobroczynność jest rzeczą powszechną, jest tym aktem serca, często jednorazowym. Ten wdowi grosz jest świetnym przykładem dobroczynności. Filantropia niesie w sobie ten element długofalowości. Dlatego mówiliśmy o fundacjach korporacyjnych, o innych fundacjach, ale też o tych darczyńcach, którzy regularnie... Dziękuję bardzo. Jeśli koleżanka pozwoli, płynnie przejdę do puenty, bo też ona jest trochę wymagana ze względu na scenariusz. Koleżanka, koledzy, wszyscy mamy bardzo mocno daną na tej sali. Mianowicie ta dana to 16 miejsce w jakimś rankingu, a przedtem było 121 w tym samym chyba rankingu. Można zastanowić się, jak dobrze operują danymi twórcy tego rankingu, jeśli jakiś kraj całkiem niemały w ciągu bardzo krótkiego czasu zmienia, by tak powiedzieć, ligę z B okręgowej do ekstraklasy. To nie jest wina prawdopodobnie twórców tego rankingu, tylko wina jest taka, że niezwykle trudno jest a zdefiniować, aby policzyć czyjeś miejsce w rankingu między dobroczynnością a filantropią. Wyobraźcie sobie państwo, że któregoś dnia, niech to będzie jutro, rankingowa firma zacznie liczyć pieniądze, które kładziemy często w kościołach polskich na tace. Być może awansujemy na 15 miejsce. A przecież to jest systemowe, dobrowolne, na dobre cele. Proszę... Panie i panowie, myślę, że w imieniu zespołu mogę powiedzieć, wspierajmy polską filantropię i dobroczynność, gdziekolwiek ona się rusza i nie popadajmy w samozadowolenie, że skoro już jest tak dobrze, to nie może być lepiej, bo może. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jan Wróbel. Przed głosowaniem, drodzy państwo, jeszcze jedna podsumowuję, ostatnie słowo po prostu w tej debacie dla strony opozycji. Wielkie brawa dla mówcy podsumowującego Przemysław Furlepa. Dziękuję bardzo. Czy to działa? Panie marszałku, szanowna propozycjo, zespole, mędrcy, widzowie. Moi drodzy państwo, powiem tak, miałem już zaszczyt i przyjemność kilkakrotnie debatować pod wodzą tu szanownego marszałka i zawsze świetnie się bawiłem. Traktowałem to oczywiście jako spór intelektualny, ale również doskonałą intelektualną zabawę. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj jest inaczej, dlatego że to jest mowa o naszej różnorodności, o pięknie różnorodności, o tym, że możemy mieć różne argumenty, różnie chcieć pomagać, różne mieć podejście do życia. Dla mnie, dlaczego się dzisiaj nie bawię? Dlatego, że to jest wyjątkowo emocjonalny i ważny temat. Dlatego oczywiście bawię się
co jakiś czas argumentami, ale samym tematem chciałbym zacząć od tego przede wszystkim szacunku dla propozycji, bo słychać w waszym głosie troskę. A to jest dla mnie już warunek takiej, powiedziałbym, empatycznej rozmowy na ten kluczowy temat. Idąc dalej, słyszałem tu całą listę argumentów o tym, jak w Polsce jest źle. Dorzucę więcej. Ostatni raport o biedzie, przygotowany pod auspicjami Szlachetnej Paczki. Prawie 2,5 miliona ludzi w Polsce żyjących w ubóstwie. Co gorsza, powiem rzecz ważniejszą, w ostatnim czasie, w ciągu poprzedniego roku przyrosło 860 tysięcy takich osób. To są dramatyczne dane. Czy to oznacza, że filantropia nie działa? W większości wskaźników demokracji, nauki, wolności słowa idziemy w dół. Spadamy dramatycznie. W tym jednym rankingu, niezależnie od tego, jak jest robiony, ale wierzę, że przez szacowne grono i przez wiele lat rośniemy. Powiedziałbym, filantropia przyjęła się wbrew otaczającej nas rzeczywistości. Wbrew temu, że wszystko spada, a w tym jednym obszarze nam rośnie. Moi drodzy, to powinien być jeden z tych komentarz, tak? Informacja, podpowiem. Informacja, dziękuję. Informacja. Ale bardzo proszę, przyjmuję. Krótka informacja. Organizacje pozarządowe w Polsce, raport Klon Jawor z zeszłego roku. 49% organizacji korzysta z wpłat indywidualnych, stanowi to tylko 17% budżetu. Dziękuję. Budżetu tych organizacji. Dlatego my koncentrujemy się dzisiaj na organizacjach, które są uzależnione od wpłat osób indywidualnych i korporacji, czyli wszystko z prywatnych pieniędzy. Tu nie ma mowy o budżecie państwa, tu nie ma mowy o grantach i tak dalej. Oczywiście wiem, że wiele organizacji korzysta i musi korzystać z tych grantów, ale dzisiaj nasza strona koncentruje się właśnie na tej części prywatnego, indywidualnego pomagania. Zarówno, jak powiedziałem, tysięcy indywidualnych osób, jak i setek organizacji korporacyjnych. Bardzo celne argumenty na temat chociażby trochę tej takiej naszej wielkomiejskiej bańki. Zresztą pani to potwierdziła również przy okazji tego, jak żyje się lokalnie versus tego, jak żyje się centralnie. Chcę zmierzać do tego, że mam przykład ze swojej fundacji, w której działamy również BNP Paribas, ale to nie o reklamie. Ta lokalność mnie poruszyła. 140 lokalnych ambasadorów banku, poprzez których dystrybuujemy pieniądze właśnie do lokalnych społeczności. Oni są tą siłą napędową tych gospodyń miejskich, tych koncertów, tych spotkań w domach kultury, a nie wielkie organizacje. Wielkie organizacje oczywiście są widoczne medialnie. Słusznie pan powiedział, że widać je raz do roku. WOŚP, Szlachetna Baczka, je widać raz do roku. To jest o medialnym przekazie. Natomiast te organizacje działają przez cały rok. Znam doskonale Szlachetną Paczkę. Wczoraj mieliśmy debatę naszą wewnętrzną z Joasią i dyskusję o tym, co w tej chwili się dzieje. Mimo tego, że paczki oczywiście rozdawaliśmy w grudniu. To są wszystko organizacje, które działają przez cały rok. Zmierzam do tego. Po pierwsze, filantropią nie załatwimy wszystkich problemów naszej Polski, naszego otoczenia, ani wszystkich kulturalnych, sportowych, zdrowotnych i tej biedy, od której zacząłem również. Nie zmienia to faktu, że wszyscy mamy wpływ i głosujemy tymi naszymi działaniami. Kiedy patrzę na tysiące wolontariuszy, a jesteśmy wspólnie w liderach pro bono i co ważne, to jest jedyny obszar, w którym nie ma konkurencji. Chwalę jako reprezentant jednej organizacji finansowej, chwalę moje koleżanki z ING, chwalę moje koleżanki i kolegów z Santandera, chwalę moje koleżanki i kolegów z Orange'a, z Biedronki i tak dalej, podkreślając, to jest jedyne działanie nasze biznesowe, w którym nie ma konkurencji, bo mamy wspólny interes. I to jest również dowód, że filantropia się przyjęła, że potrafimy się wznosić na nasze partykularne interesy. Moi drodzy państwo, przechodząc do sedna, mówiliście dużo o tym, że to początek, że przyszłość. Nasze ambicje również są ogromne, cytując koleżankę. Oczywiście nasze ambicje w tej kwestii są niezaspokojone, ale nie zamykajmy oczu po pierwsze na wzrost,
nie zamykajmy oczu na tysiące ludzi, którzy się angażują. Wspierajmy, pomagajmy i nie odmawiajmy im tego, że rzeczywiście mają poczucie, że tu jest działanie. No i było dzisiaj kilka cytatów. Pozwólcie, że mój będzie po prostu z Kubusia Puchatka. Więc kiedy starałem się sobie wyobrazić, co mógłby powiedzieć na temat filantropii, to znalazłem coś takiego. Trochę względów, trochę troski o innych, w tym cała rzecz. Więc proszę, decydujmy swoimi wyborami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To mamy za sobą główne mowy. Za chwilę Państwo będą już decydować w głosowaniu, no ale jeszcze chcielibyśmy poprosić o podsumowanie tej debaty. Pani profesor Giza jest z nami, przyglądała się z pierwszego rzędu. Zapraszamy do nas tutaj na scenę. Brawa wielkie. Tu już nie mamy ograniczeń czasowych, chociaż liczymy na rozsądek oczywiście. Staram się stanąć po środku, ale to chyba słabo mi wychodzi. Więc załóżmy, że stoję po środku, bo zachowuję postawę neutralną oczywiście. Ja bym chciała powiedzieć o trzech rzeczach. Po pierwsze, chciałabym podkreślić wartość porządnej i prawdziwej debaty, której świadkami tutaj byliśmy. I moim marzeniem byłoby to, żeby tego rodzaju debaty odbywać również w innych sferach. Co mam na myśli? Chcę podkreślić kilka wartości tego rodzaju debaty. Po pierwsze, ona zmusza nas do tego, żebyśmy dopuścili myśl, że ktoś może myśleć inaczej. To jest pierwszy krok do sukcesu, prawda? Zaakceptować fakt, że ludzie są różni i różnie myślą i że warto ich posłuchać. Po drugie, tego rodzaju debata sprawia, że stykamy się z argumentami, a czasem nawet jesteśmy zmuszeni, jak opozycja, jak mniemam, bo powiedział to pan w pierwszych słowach, żeby samemu podać argumenty na rzecz opinii, z którą się nie zgadzamy. Ale to nas zmusza do tego, żeby zobaczyć, że każdy gdzieś może mieć trochę racji, prawda? Że możemy się nauczyć od kogoś, kogo oryginalnie uważaliśmy za naszego śmiertelnego wroga i przeciwnika. I to jest też bardzo ważne. W efekcie odbycia takiej debaty, nawet jeżeli w końcowym głosowaniu któraś ze stron uzyska tych głosów mniej, ale trochę uzyska, tak? To przynajmniej przegrani tak zwani będą rozumieli rację przeciwnej strony i będą rozumieli, dlaczego ta jakby opinia znalazła swoich zwolenników. Innymi słowy, przegrana debata nie będzie powodem do wzrostu nienawiści, a wprost przeciwnie, będzie powodem do wzrostu zrozumienia, czego też byśmy sobie życzyli. I wreszcie, ta debata to pokazała bardzo dowodnie, ona pokazuje, że nie zawsze musimy wybierać, że jest bardzo wiele kwestii, w których to, co wydawało nam się stronami nie do pogodzenia, tak naprawdę stanowią dwie strony tej samej monety. Tak? Jest taki słynny, bardzo z Harvardu uczony, nazywa się Barry Johnson i on się wsławił taką pracą, można znaleźć sobie i poczytać, na temat polarities. Prawda? Jego główna teza jest taka, że bardzo często głęboko się mylimy, sądząc, że musimy zrobić albo tak, albo inaczej, że to jest prawdziwe i to jest fałszywe. On mówi tak, są sytuacje na przykład wtedy, kiedy muszę podjąć decyzję, czy zmienić pracę. To tutaj rzeczywiście albo zmienię, albo nie zmienię, prawda? Nie ma tutaj nic innego, ale większość sytuacji, tak jak ta dzisiaj, to jest taka sytuacja, kiedy te sprzeczności są tylko pozorne. Bo jeżeli sobie weźmiemy taką opozycję działać, odpoczywać, to jest dla nas od razu jasne, że nie możemy bez końca działać, ani nie możemy bez końca odpoczywać, że tak naprawdę mądrością jest znalezienie punktu równowagi między działaniem a odpoczynkiem, bo nie możemy działać nie odpoczywając i jeżeli będziemy tylko odpoczywać, to popadniemy w gnuśność. Tak?
I to też pokazuje wartość takiej porządnej i uczciwej debaty, dzięki której stajemy się mądrzejsi, bo rozumiemy, że nie musimy podejmować decyzji, czy filantropia jest w Polsce, czy też jej nie ma, ponieważ tak naprawdę ona jest gdzieś w drodze i to wynika bardzo wyraźnie z wszystkich wypowiedzi. No bo jakie mieliśmy kontrowersje główne, które się ujawniły po stronie propozycji i opozycji? Po pierwsze, taka kontrowersja, czy filantropia ma być powszechna, czy może być wyjątkowa, prawda? Państwo chcieliby, żeby była powszechna, państwo mówili, cieszmy się, że w ogóle jest, prawda? Czy ona ma być dobrowolna, samorzutna, taka, prawda, że wszystkie te wdowy te swoje grosze nam przynoszą? Czy też ona może być zorganizowana, prawda, regularna, taka jak w przypadku fundacji korporacyjnych. I tak naprawdę to jest też trochę różnica między dobrowolnym a obowiązkowym, tak jak w tym przypadku z pasami, prawda, no bo z drugiej strony dobrze, że zapinanie pasów jest obowiązkowe, bo może ludzie zrozumieją, że jednak warto je zapinać. To jest kontrowersja, czy oczekujemy wielkiej filantropii, wielomiliardowej, powszechnej, czy też cieszymy się małą szawią, która nam sobie wykiełkowała. Czy chcemy, już nie możemy się doczekać, aż rozkwitnie i wyda owoce, czy też z czułością patrzymy, jak pojawiają się kolejne listki. Czy wystarczy nam to, że ludzie będą w zrywach zachowywani, byli dobroczyńcami, czy też chcemy, żeby było to regularnie. Ale tak naprawdę już jak odczytuję te kontrowersje, to widzimy, jak mądrym teoretykiem jest Johnson, ponieważ tak naprawdę to są fałszywe polarities, prawda? Ponieważ nie rozkwitnie nic, co nie wzeszło. Nie będzie powszechne nic, co na początku było wyjątkowe. Nie będzie dobrowolne nic, co na początku, do czego na początku nie zostaniemy zachęceni. I nie będzie duże nic, co nie było na początku małe. Innymi słowy, to, czego się dowiedzieliśmy z tej debaty, to dowiedzieliśmy się również tego, że z jednej strony warto mieć marzenia i ambicje, warto widzieć ten teatr nasz ogromny, gdzie wszyscy ruszamy, żeby wspierać innych, tak? Ale z drugiej strony ważne jest to, żeby się liczyć z rzeczywistością, żeby nie mieć pretensji do ludzi, że nie są od razu tacy wspaniali. Żeby nie mówić, no jakież to beznadziejne, przypadkowe społeczeństwo, że ta filantropia jest w nim taka marna, tylko powiedzieć, kochamy cię, jesteście wspaniali, zaczynacie coś robić, będziemy wam pomagać i tak dalej, ponieważ wiemy, że jak niebezpieczne jest samozadowolenie, ale też jak niebezpieczny jest brak ambicji. Innymi słowy, potrzebujemy zarówno stawiania przed nami wyzwań, wymagań i ambicji, jak i potrzebujemy kogoś, kto jest takim naszym prawdziwym coachem, kto mówi, no może jeszcze nie skoczyłeś najwyżej, ale masz fantastyczne odbicie i wróżę ci wielką przyszłość. Zatem chciałabym zakończyć takim może wezwaniem do organizatorów jako filantropów organizujących filantropię, żebyśmy może upowszechniali taki sposób rozmowy, ponieważ wszyscy też wiemy, że jesteśmy ustawiani przeciwko sobie. To nieprawda, że jesteśmy spolaryzowani. Tak? I to, czego naprawdę potrzebujemy, to tego, żeby ze sobą rozmawiać i żeby uczyć się wzajemnie rozumieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Socjolog profesor Anna Giza z tym podsumowaniem i pan Józef Wancer, zapraszamy i wielkie brawa dla drugiego członka naszej loży. Panie Józefie, gdyby pan był tak dobry do mikrofonu. Dziękuję za dzisiejsze zaproszenie. Pierwszy raz jestem w pozycji mędrca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale po takim wystąpieniu to mam pewne... No nie wiem, czy to wyjdzie. Proszę państwa,
Ja troszeczkę na to inaczej patrzę, na tę całą debatę. Po pierwsze, wspaniale, że mamy takie debaty. To już chyba jest szósta czy siódma, w której uczestniczyłem. I każda z nich była wspaniała, aczkolwiek się bardzo różniły. Bo cała rzecz polega na tym, tak jak to jest właśnie w Wielkiej Brytanii, żeby po prostu doprowadzić do tego, że wszyscy jesteśmy razem w tym samym miejscu i potrafimy ze sobą rozmawiać. Nie bić się, nie rzucać tam jajkami, co by nie było, na ogół zgniłymi, ale po prostu, żeby rozmawiać. I to jest jedna rzecz. Ja nie miałem wątpliwości, że rzeczywiście tak nie będzie, bo to zrozumiałe, że się tu spotykamy, to po to, żeby o tym temacie porozmawiać. Natomiast ja bym chciał nawiązać do troszeczkę innej rzeczy. Mianowicie mnie zabrakło w tej całej dyskusji więcej argumentów, czy więcej definicji, komentarzy na temat wartości, ludzkich wartości, values. Dlatego, że właściwie jak mówimy o filantropii, to jest wszystko oparte na wartości człowieka. Nieważne nawet, co robią systemy, czy rządy, sejmy, co by nie było. Chodzi o to, że zawsze za to, co się dzieje w kraju, odpowiada człowiek. To człowiek zabija, człowiek daje życie innym osobom, tak dalej, tak dalej. To właściwie człowiek. W związku z tym, jak patrzę na filantropię, i tak pamiętam, jak przyjechałem z powrotem do Polski 30 lat temu ze Stanów Zjednoczonych i byłem przerażony, nie tylko systemem bankowym, ale byłem przerażony tym, jak mało instytucje dają coś dla społeczeństwa. No, czyli głównie chodziło o filantropię, żeby wspierać czy to filharmonię, czy opery, żeby zaczynając od tego, ale rozszerzać to. Okazało się, że w ogóle nie można było na ten temat rozmawiać nawet, dlatego wszyscy mówią, o czym ty mówisz, to wariactwo. My w tej chwili 89 rok, 90, nawet nie wiem, czy nam się uda, czy się nie uda, a ty mówisz o tym, żeby się dzielić z kimś. No, niech ja najpierw coś otrzymam, a potem zobaczę, czy warto coś dać komuś. To się zmieniło. Ja uważam, po 30 latach mogę powiedzieć bardzo wyraźnie, ja uważam, że to się bardzo zmieniło, a mnie w kraju nie było przez 30 lat, więc mogę porównać te rzeczy. Bardzo się zmieniło na plus i w tej chwili mogę powiedzieć, że jesteśmy jako społeczeństwo dużo bardziej za tym, żeby walczyć z obojętnością. I to jest właśnie filantropia. I to, że jest z miejsc tam 113 czy 15, już nie pamiętam dokładnie, na miejsce 16, to nie ma znaczenia, czy to jest 17, 18, czy coś. Chodzi o ten trend. Czyli mamy cel, ale naprawdę dużo ważniejszy to jest ten proces, w którym jesteśmy, dojścia do tego celu. I czasami ten proces jest ważniejszy i bardziej dla nas wszystkich trudniejszy niż samo osiągnięcie celu. Więc ja uważam, że bez względu na to, czy to jest w całym kraju, bo był taki argument, że w niektórych częściach, w niektórych regionach to rzeczywiście widzimy, że coś się dzieje, ale systemowo tego nie ma, bo nie wszędzie to jest na takim samym poziomie. I to jest normalnie. W Stanach Zjednoczonych jest dokładnie to samo, a tam mówi się o filantropii już setki lat. No, przez setkę i tak, także to zawsze będzie jakaś różnica. Ale najważniejsze te argumenty, które usłyszałem po tej stronie, po mojej lewej, to było to nawiązanie do różnorodności. Nawiązanie do tego właśnie, że tam troszeczkę było o tej wartości za mało jak dla mnie, ale dużo więcej było niż po stronie prawej. Argumentacja. No, fajnie to wszystko wyglądało, szczególnie te posłania. Muszę powiedzieć, że no, gratulacje dla wszystkich. Najtrudniejsza rola to była chyba pana, bo zaczął pan od tego, naprawdę nie powinienem być w tej grupie. No ale jestem. Nie wiem, kto zmusił pana do tego, ale jest pan, więc od razu wiedziałem, że to nie może być plus. Bo jeżeli mam bronić czegoś, w co nie wierzę, no to już chyba za bardzo to nie wygląda dobrze. Te inne wszystkie... Rzeczywiście było wspaniale zobaczyć, ile energii u państwa w tych wszystkich wywodach, w tych wszystkich argumentach, komentarzach. Z jaką łatwością państwo
na tej scenie, chodziliście, pokazywaliście, mówiliście, ale przecież to wiadomo, że to jest to, że my wygrywamy. Wiadomo, że tam jest, mamy rację, prawda? O czym wy w ogóle mówicie? Fajnie, bo to jest coś, co przekonuje. Nie zawsze tak powinno być, ale właśnie to jest bardzo mocne. I to samo po waszej stronie było. No, gratuluję również pani z wielką taką energią i z animuszem. Słuchajcie, to my mamy rację. Także wszystkim gratuluję, bo to wszystko było bardzo, bardzo ładnie. Natomiast jeszcze punktów nie dajemy, tak? Czy... No, będziemy zaraz głosować. Aha. To już dopiero jak państwo jak pan skończy. Panie. Także gratuluję i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No proszę państwa, no to chwila prawdy w takim razie. Nie wiem, czy uda nam się to zrobić bez liczenia. Być może będzie taka różnica, że już na pierwszy rzut oka. Więc kto z państwa głosuje za... kto dzisiaj, teraz, w tym momencie by zagłosował za tą tezą, za propozycją? Proszę podnieść rękę. Jeszcze raz, dobrze, rzeczywiście. Powiedzmy jeszcze raz. Teza brzmi: filantropia w Polsce niestety nie przyjęła się. Po tej debacie, kto jest za? Kto wesprze propozycję? Nie lękajcie się. Dobrze, na razie nie liczymy. A kto wesprze opozycję? No jest zdecydowana różnica. Dziękuję. Prawie porówno. Dziękujemy państwu bardzo. Jeszcze proszę głównych mówców o powstanie. Jeszcze raz wielkie brawa. Piotr Jaśkiewicz, Martyna Rubinowska, Jan Wróbel. A po drugiej stronie Magdalena Pękacka, Halina Brdulak i Przemysław Furlepa. Dziękujemy państwu, również państwu. Bardzo dobry bilans otwarcia, jak na pierwszy Philanthropy Summit. Dziękuję bardzo. No i chyba teraz już nawet nie wiem, co teraz. Przerwa chyba, tak, Pawle? Oddam ci mikrofon, będziesz najlepiej wiedział. Przede wszystkim bardzo chciałbym zaprosić wszystkich występujących w debacie pod twoim przewodnictwem do wspólnego zdjęcia. Także jeżeli można, to tam zapraszam do ściany. Nie, to zostawcie. Tam, do ściany. Tam. Bardzo prosimy. Tak, do ścianki. Zapraszamy wszystkich tam panelistów do pamiątkowego zdjęcia. Widzę, że państwo są bardzo rozgrzani. To zrezygnuję z mojego długiego drugiego wystąpienia. Mam 4 przygotowane. Także, ale dwie rzeczy muszę powiedzieć. Pierwszą to, że po 25 latach wspierania filantropii na poziomie lokalnym i na poziomie ogólnopolskim i współpracując także w działaniach międzynarodowych, nadszedł czas na taką otwartą, szeroką dyskusję na temat filantropii w Polsce. Nie bez powodu. Nie bez powodu. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale chyba z 2 miesiące temu Mark Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, powiedział, że Polska stała się mocarstwem humanitarnym. Wiemy z jakiego powodu. I tak jak tutaj było mówione, zdarzają się sytuacje przełomowe. Zdarzają się sytuacje, w których coś się gwałtownie zmieni, wyłoni, ujawni, stanie się częścią naszego życia. I od tego momentu mamy do czynienia już z inną rzeczywistością. I to się stało w Polsce. Dlatego dyskusja otwarta, gorąca na temat filantropii może być już prowadzona i to jest ten moment, w którym gdybyśmy jej nie podjęli, to byśmy zmarnowali tę energię. A nie chcemy zmarnować tej energii. Dlatego też bardzo dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Zapraszam też do rozmowy teraz w takim czasie spotkań networkingu. Zapraszam na wieczorne spotkanie z okazji wręczenia nagród 26. już edycji Dobroczyńcy Roku. I proszę państwa, pierwszy Philanthropy Summit, który można byłoby nazwać część pierwsza motywacyjna, mamy za sobą. Dziękuję bardzo. Thank you.